Dobra, to co, jedziemy dalej. O kurwa. To trochę gorzej. Nie mam snajperki. Gdzie to moja koncentracja jest? Aha, dobra, tu przy mapie, na dole, po prawej. Nie widziałem tylko oczka. A nie, to nie jest to. Ha, ha, ha! Snajper! To ja! Jestem snajperem. Jeszcze szmatę znalazłem. A dwie szmaty na wieży jeszcze rozjebałem. Dobra. Idziemy dalej. Ja nawet nie potrzebuję snajpy, żeby snajpić. Boję się, że kolejny zaraz tu mi wyskoczy. Kurwa, wiedziałem. Jest kurwielu. Dawno w ryj ktoś się dostał, nie? Dajmy sobie życie. Ja tu wieczystych to wszystkich wybiję. Nie ma litości. Dobra, jest wejście. Dobra, po cichutku. Jezu, ale burdel. No burdel, jest jeszcze pada. Oho. O kurwa. Co to jest? Ole bydlak. Czym ja mogę go pokonać? Chyba kulturysta jakiś. Idzie na mnie. No idzie, idzie. O kurwa! Nie przeładowuj teraz! Deacon! Bomba rurowa! Bomba rurowa! O kurwa, blisko było. Nóżki, nóżki. Koniec? O! Jezu Chryste. Ale kurwa, twardy. Łamacz. Skurwysyn. No twardy skurwysyn. Antybiotyki. Muszę znaleźć antybiotyki. Dla siebie kurwa też. Twardy skurwysyn, jeszcze się nazywa łamacz, nie? Super po prostu. Gdzie tu macie antybiotyki? Co? Co tak? To się nada. Muszę zanieść to do maszyny. Dobra, szybko, szybko, szybko. Dla buzera każdy czas się liczy. To mu pomoże. A potem się stąd zabierzemy. Pojedziemy na północ. Tak jak... No nie wiadomo, czy tak pomoże od razu, no. Prawdziwy. Deacon St. John, jesteś tam? Tak. Wiktoriki, odbiór. Cholera, ona nie może wiedzieć, że tu jestem. Hej, Ricky, tu Dick. Coś przerywa, nie słyszę cię. Dick, gdzie jesteś? Potrzebuję... Czego? Wybacz, Ricky. Nie mam teraz na to czasu.
Czego potrzebujesz? Ale trzeba było chociażby słuchać. Co się dzieje? Czekaj! To Deacon! Za nim! Ty i ty! Jedźcie i sprawdźcie, czy przypadkiem nie wrócą. Już! Znalazłeś to? To, co z niego zostało, tak. Co z niego zostało? Hej, słyszałam strzały. Co jest grane? Spotkaliśmy kilku wieczystych, ale ich załatwiłem. Załatwiłeś ich, czyli co? O, wow. Mogłam się domyślić. Domyślić czego? Jezu, kto tu jest od bezpieczeństwa? A wiesz, zadaję sobie to pytanie każdego dnia. Dajcie mi spokój. Dobra. A ty co tutaj robisz? Co ja tu robię, Dick? Eddie mnie po ciebie wysłała. Czemu? Czekaj chwilę, z buzerem wszystko okej? Nie wiem, ale musimy iść. O kurde. Nie podoba mi się to. Ja teraz zaraz do niego antytapsy, a on już może nie żyć. Co się dzieje z buzerem? Wiem tylko, że Adi kazała cię znaleźć. Dlatego dowiedziałam się, że ty i Skizo wybraliście się tutaj. Teraz wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, o czym teraz mówisz. Miejsce katastrofy, zaopatrzenie medyczne. To żadna tajemnica. Mike negocjował z Carlosem i razem ustalili, że będziemy jedzieli z wieczystymi. A gówno prawda. O co ci chodzi? Że to gówno prawda. Połowa ładowni już dawno została złupiona. Wszystkie ślady stamtąd prowadzą na południe. Od miesięcy użeram się z tymi jebanymi wieczystymi. Nie można wierzyć w ich słowa. Teraz gadasz jak z Skizo. To on cię w to wciągnął, to on powiedział ci o miejscu katastrofy. Świetnie! Czyli myślisz, że jestem jego chłopcem na posyłki. A nie? A jak inaczej mogłeś się dowiedzieć? Od Huczęgi z obozu Copelanda. Sama mówiłaś, że to żadna tajemnica. Skizo od miesięcy chce zaostrzenia konfliktu z wieczystymi. Masz szczęście, że się napotoczyłeś i mu w tym pomogłeś. O kurde, żebyśmy teraz znowu temu żelaznemu Mike'owi nie podpadli za to. Będzie przejebane, jak się dowie. Muszę cię o coś spytać. A muszę odpowiadać? Kiedy cię ostatnio widziałam, wiesz, przed zimą, powiedziałeś Mike'owi, żeby się pierdolił, bo nie chciał ci zapłacić za ocalałych. To nie do końca tak było. Weź nie ściemniaj, pamiętam. Powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z handlarzami niewolników. Okej, ale nigdy nie zabraliśmy nikogo wbrew jego woli. A co z Tucker? Ona robiła tak samo? Nie wiem. A pomyślałeś, że jak zgarniasz kogoś z syfu, wyczerpanego do granic możliwości, to ten ktoś już nie jest w stanie uciekać? Myślałeś o tym? Że oni mogą nie mieć wyboru? Ale i tak zabrałeś ich do Hot Springs i zgarnąłeś za to kilka kredytów. Wszyscy mają wybór, Deacon. Nas też to dużo kosztuje. Sprowadzanie kogoś, kto nie może pracować, nie może na siebie zarobić. Powinieneś się cieszyć, że Mike nie jest taki jak ty. A co to miało znaczyć? Deacon może jest chujem, ale nie aż takim. Dużym. Już ich nie ciągnął na siłę. William! William, jeśli mnie słyszysz, musisz natychmiast przestać! Eddie, co się dzieje? Buzer! Chodź, przytrzymaj go. Co do cholery robisz? Co ty wyprawiasz? Słuchaj, musimy to zrobić i musimy... Ale żeby co zrobić? Kurwa, amputacja ręki. Nie ucinajcie mnie! Nie, 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 nie możesz. Nie ma mowy, nie możecie mu tego zrobić. Posłuchaj mnie. Antybiotyki uratują mu życie, ale nic nie jest w stanie ocalić jego ręki. Posłuchaj mnie. Natychmiast potrzebuję twojej pomocy, albo będziesz patrzeć na śmierć przyjaciela. Eddie, tracimy go. Podchodź. Deacon. Okej. Okay. Dobra, dobra! Chodź. Ale grubo. Hej, stary. Dobra, słuchaj, słuchaj mnie. Nie poddaj. Trzymaj go, trzymaj mocno. Dobra. Dick. Okej. Okay. Trzymaj go tutaj. Okej. Dobra, tracimy go. Nie, traci za dużo krwi. Musisz przestać, bo traci za dużo krwi. Daj mi gazę. Dobra. O nie! Buzer, trzymaj się, chłopie, trzymaj! Ja pierdolę. Trzymaj go! Nic ci nie będzie, gdzie mam go trzymać? Trzymaj! Nie panikuj, dobra, tylko trzymaj! Staram się!
Ja pierdolę. Hej. Stabilizował się? Dobrze ci poszło. W szkole średniej myślałam, może powinnam zostać inżynierem, a może chirurgiem. I chyba powinnam być chirurgiem. A ty... Dobra, okej. Ocaliłeś życie kumpla. Myślę, że on tego tak nie będzie widział. Nie mogę się zgodzić. Muszę podłączyć kroplówkę. Wiesz co, nie wiem skąd to wszystko wziąłeś i nie chcę wiedzieć, ale to uratuje życie wielu ludziom, Deacon. Bardzo wielu ludziom. No to dobrze, dawać moje zaufanie do ten, bo sobie muszę motor ulepić. Muszę pomóc Eddie. Mike, tylko spokojnie, dobra? Deacon! Weź wyłaź! No jeszcze mam przesrane. Jak Skizo na nas jeszcze nakapował, to mu wyjebie w ryj. Słyszałem, co zrobiłeś! Nie mogłem pozwolić, żeby umarł. Mike, odpuść. Już po sprawie. Wiem o tym, do cholery. Boozer to przeżyje? Nie wiem. Wieczyści cię widzieli. Poszli twoim śladem. Jak tylko Carlos się o tym dowie, będziemy mieć zajebiste kłopoty. Carlos może się kurwa pierdoli! Nie! Narażasz życie innych dla swojego widzimisię! Mam nadzieję, że dobrze ci z tym. W ogóle zauważyłem, że mu broda odrosła Deaconowi. Kurde, to jak w Wiedźminie. Dobrze zrobiłeś. Ale Deacon z brodą wygląda lepiej, serio. Zaczekaj! Gdybym miał wybór nie golenia jej, to bym nie wygolił. 64%. Pierwszy poziom zaufania, 88%. Kurde, to już... Kurze, jak jest. Co to jest? Wątki fabuły. Sarą. Jest coś miałem. Odwiedź pomnik upamiętniający Sarę. Ja chcę iść z fabułą do przodu. Brak dostępnych zleceń. Jak leci? Hej, co słychać? 2000! 1000. Tu dwójka. Dwójka. Też dwójka. Też dwójka. Ale silnik jest na pierwszy. Ile trzeba? 2000. Dobra. Wróć jak przypomnisz sobie coś. Może tam jakieś? Do zobaczenia. To ja idę oddać te łupy. Pracowałam kiedyś w Towarzystwie Ochrony Zwierząt. Mieliśmy małe biuro i schronisko dla psów niedaleko Sisters. Zobaczcie coś. Nie mam więcej. No więcej nie będę miał. Aha, jeszcze te trofea. Dobra. Zapomniałem o trofeach. Już. Zobaczymy, ile za tego łamacza dostanie mi w ogóle. Jak tam, stary? Co słychać? O, ale kurwa, dużo. O, dobra. Zaczekaj. Dziś to wszystko. A, wszystko, tak? To będziesz jeszcze narzekał? Ile paliwka? 55. Tylko swój motor? Hej, co słychać? Zatankuj mi go. Chcesz obejrzeć mój towar? Już tankuję. Pokaż mi swoje towary. Dobra, jasne. Dobra. To co, jedziemy? Na razie, Dick. Kurde, tylko ciemno jest. Przespałbym się. Gdzie tu jest spalnia dla mnie? Kurde, nos mi się zatknął.
tym budyneczku. Czy w kibelku? Nie no, chyba w budyneczku. Tak, tu mogę zyzy robić. Tylko na chwilkę. To zyzy. Dobra, Radical, wstawaj. Mamy piękny poranek. Trzeba wyruszać na wyprawę o Sarze. Tak strasznie płynnie jest to zrobione, te przejścia fabuły. Żeby nam nie nawalać, że tu możesz jechać, tu, tu i tam. On daje tak po kolei, gdyby nas nie zatłoczyć znacznikami popularnymi. Nie, to nie jest tak daleko. O kurde, co tu jest? Lake do St. Johna. Jesteś tam? Tak. A, jestem, Ricky. Co jest? Żelazny Mike mówi, że zgłosiłeś się, żeby z nami zostać, trochę nam pomóc, ale też, że nie chcesz pracować dla Skiza. No, coś w tym stylu. Wiesz, w sumie to cię rozumiem. Okej, no to chyba nie mam wyboru. Wpadnij do warsztatu. Mamy dla ciebie pewną robotę. Dobrze, to potem wpadnę. Najpierw w Tarach. Dobra, bez odbioru. Najpierw sprawdźmy, co tutaj z Sarą. O'Brien, jestem przy jednym z nadajników. A, nadajniki, dobra. Jak to przy którym? To Radio Nero ma GPS, prawda? Tak, oczywiście, że tak. Okej. Jesteś przy Olali Falls. Okej, dobrze. Miej się na baczności, za chwilę zjawi się tam agent polowy. Bez odbioru. Okay. O'Brien, jasna cholera. Kurde, znowu skradanie, nienawidzę. Nie jestem dobry w skradaniu. Zgłoś się, są tu twoi przyjaciele. O'Brien! Mówiłem ci, tu nie są moi przyjaciele. Dobra, chodź na piechotę. Tak, 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 wiem. Co chcesz, żebym zrobił? Użył jednego z tych urządzeń topiących? Nie, nie, nie tym razem. Tym ja się już zajmuję. Ty idź za badaczką. Ma za zadanie obserwować zainfekowany obiekt, świrusa, który został oznaczony w pobliskiej jaskini. O kurde. Jaskini? Czyli mam leść za uzbrojonymi gorylami Niro do jaskini? Trzymaj się blisko niej. Póki będziesz w zasięgu, będę mógł przechwytać. Aż do jaskini. Dobra, kamień. O'Brien. Wciąż pracuję nad tymi informacjami. Nie pytaj. To po co ja w ogóle z tobą gadam? Bez odbioru. Status. Czysto. Czysto. Czy 200? Wygrałem. Czysto? Wszystko gra. I zapalarmy latary tylko. Nie. Coś słyszałem. No idź zobacz. Szlak. Wszystko gra? Po prostu trzymać się blisko. Zgadza się, O'Brien? Jakoś tego nie łapię. Czego? Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tych całych stadiów, pierwszego, drugiego, trzeciego. O co ci chodzi? Znaczy, no, wirus to wirus, nie? Nie, to bardziej skomplikowane. A teraz pozwól. Okej. Wiem, jestem trepem. Ale przed świrusowym studiowałem biologię. Proszę mi to wyjaśnić, przynajmniej tak z grubsza. Serio? Serio. No dobra, nie wszystko wiemy, ale badania krwi pokazują, że wirus rozprzestrzenia się za pośrednictwem układu limfatycznego. Mnoży się i atakuje komórki na katastrofalną skalę. Atakuje. Dokładniej to pobudza normalnie uśpione proto-onkogeny do stanu aktywnego. Okej. Spójrz na niego. Spójrz na nich wszystkich. Wygląda ci to na raka? Może na paskudnego? Nie, nie. Nie, to coś o wiele gorszego. Czyli co? Ten wirus ma jakiś cel. Świrusy są, jakie są, ponieważ on właśnie tego chce.
O co ci chodzi? To znaczy, że... Jezu, co mi chodziło? Atak terrorystyczny? Czyli, że to było celowe? Nie wiem. Aaa! Już po wszystkim? Dobra, okej, okay. Czas to zbadać. Tego nie brałem pod uwagę, że może to być celowe, żeby rozprzestrzenić tego wirusa. Kurde, ten musi stąd odejść, bo nie przejdę. Ktoś jeszcze to słyszał? Alarm na terenie. Stój, ani... O Boże, no nie! Dobrze. No nie wierzę. No nie wierzę. Myślałem, że mogę iść. Mnie tu tak nie widać. Nie wiem, sprawdź. Coś słyszałem. To też sprawdź. Co? Dobra, powolutku. Do motocykla. YOLO! Dobra, udało się. Uff. Treści 1%. Wróć do obozu żelaznego Majka. Punkt umiejętności, punkt umiejętności. Coś trzeba dać tą. Dobra, weźmy sobie teraz, że podczas umiejętności mogę bić słabszych. Ach, ta poprawność. To nie się przyniesie, odrzut broni dystansowej. Wyobrażenie zadawanie bełtami z kuszy. Psie, mam dane. Kurde, jak tych bełtów tak mało używam. Już pobieram. Dzięki Włóczego. Czym ona do cholery gada? O'Brien, ten... wirus, czy cokolwiek to jest. Co on robi? Chcę wiedzieć, co tu się kurwa dzieje, O'Brien. Czemu oni tu są? Co ty w ogóle robisz? O'Brien! Macie w dupie. Dobra. Będę w kontakcie. O'Brien bez odbioru. O rany. Zaczynam mieć tego dosyć. No niestety musimy z nim współpracować, że nam ktoś powiedział o Sarze, no. Nic z tym nie zrobimy. Nic z tym Dickom nie zrobimy. Ej, patrzcie. Ktoś tu jest. Nie ktoś. Spokojnie, to tylko Mirz Dickon. Otwierać. Dobra, co tam Ricky chciała? Jakie ma dla mnie zlecenie? Hej, Ricky. Mówiłeś, że masz dla mnie robotę. Tak, Dick. Słuchaj, pamiętasz Shane'a Riley'a? Wszyscy mówili mu Red. Red Riley. Nie kojarzę, ale niech zgadnę. Rudy? Co, rudy? Nie. Miał takie buty ze skóry grzechotnika, pofarbowane na okropny czerwony kolor. Ale trzeba przyznać, że robił wrażenie. No, założę się. W sumie nieważne. Trochę dla nas jeździł swego czasu, aż jednego dnia przestały mu się podobać nasze kredyty. Więc o tak, zabił Lindsay Fuller. Kogo? Lindsay. Pracowała przy dostawach przed Blair. Czekaj, zabił nieuzbrojoną kobietę? Nie no, była uzbrojona, ale nie spodziewała się strzału prosto w głowę. Słuchasz mnie w ogóle? Red ją zabił, opróżnił jej chatę z zaopatrzeniem i zniknął, zanim ktokolwiek się zorientował. Uszło mu to na sucho. A to sukinsyn. Dokładnie tak. On i jego ludzie byli widziani w Camp Pioneer. Nawet nie musisz prosić. Mam taką zasadę. Odnośnie zabijania kobiet, wiem. Więc wiedziałam, że się tym zajmiesz. No, jak już mówiłem, zajmę się tym. Co jeszcze możesz mi o nim powiedzieć? Niewiele, ale jest coś. Gość żuje tytoń. Słyszałam, że jest tak uzależniony, że zbiera niedopałki, wyjmuje siano, a potem pakuje je sobie do ryja. O, paskudny zwyczaj. To teraz mam dwa powody, żeby go zabić. No, tylko uważaj, Dick. Dobrze, będę uważał.
gdzie to jest. Okej, nie jest jakoś to daleko. Rozjebie mu życie. Za zabicie kobiety i to jeszcze w głowę. Kurde, znowu jest nad... A dobra, jebać. To powinno pójść szybko. Ale strzelać to ja potrafię. Jeszcze wykupiłem tą umiejętność do strzelania, to tym bardziej. Poza tym może się uda po cichu, bo też kupiłem... Znaczy mam te tłumiki. Zobaczymy, może się uda. Dico, jesteś tam? Tak, Dicky, co jest? Chcę tylko powiedzieć, że bardzo przykro z powodu Buzera. Jemu pewnie jest jeszcze gorzej. Tak. Adi kazała przekazać, że gdyby nie nóż Listona, to Buzer cierpiałby o wiele bardziej. Tak, w sumie dzięki temu było wam łatwiej go pociąć. No właśnie, nieważne. Grunt, żeby z tego wyszedł, to też mój przyjaciel, wiesz? Hej, słuchaj, dzięki, że nas wprowadziłaś, Ricky. Hej, Ricky, jestem w Camp Pioneer. To jakaś, kurwa, strefa wojny. Co się dzieje? Są tam może nasi ludzie? O, ja pierdolę. Nie wydaje mi się. Wygląda na to, że zabijają świrusy. Nie martw się, znajdę go. Deacon, bez odbioru. Dobra, Red. Gdzie ty do diabła jesteś? Traszki, cholera. Zabijają traszki. No dobra, tak. Piepę, tak. Ja niech se zabijają traszki. Ja mam w dupie te traszki. Mi tylko chodzi o tego typa. Ślady butów. A, to wygląda jak trochę wcisk. Zostawiłem tylko przegołowe buty kowbojskie. Coś tu mamy? Przerzuty tytoń. Red Riley, ale z ciebie ochrony, skurwiele. W końcu. Okej, nie jest źle z moim celowaniem dzisiaj. Więcej śladów. Tak, tędy. Sorry. I po tobie. Tu się nie wchodzi. Drewniana skrzynka. A co tutaj mamy? No co, papierosiki sobie ten. I kolejne ślady butów. Co kurwa jest? Tu będzie siedział? O kurwa. Dobra, przejechali. Chuja tam przejechali, zatrzymali się. Tu coś leży. Kto to był? No pięknie, szczyny, jest. Kurwa! Muszę spieprzać! Ty no, zabijesz go?
co, wyszczał się i tyle? O, chyba tutaj są. Nic nie widzę przez te krzaki. Dole z tym celowaniem. Pierdolę, jak to wejść? Zamknięte. A, dobra, widzę, ja pierdolę, co wymyśliłem. A ty to co wuczę? O kurwa! Życie ci zbrzydło, frajerze, że tu przylazłeś? No i co? Trzeba było fikać? Oddaj dowód zabójstwa. O, chętnie. Trzeba to zrobić szybko, bo już kurde jest dużo. 32 minuty, Jezu. Mogę się przenieść po prostu? Podróż. Dobrze. Niestety muszę utrzymywać te 30 minut odcinków. Dobra. Ale proszę mi wjechać do środka. Ktoś chce wejść. Nie ktoś, tylko pan Dikon. Spokojnie, to jeden z nadzorowców. Otwierać. Dobra, Ricky, zrobione. Proszę o dużo repa. Hej, Ricky, znalazłem go. Deacon, co za ulga. Lindsay miała kilka bliskich osób, dam im znać. Jasne, okej, to do zobaczenia, Ricky. No i super. 1000 zaufania, 2500. Oh yeah. To co, jeszcze sobie kupimy silniczek? Mam nadzieję, że kupujesz. Oj tak, tylko kupuję. Czegoś szukam. To ci trochę posłuży. Oj, posłuży mi. Służy mi w chuj. Jeszcze mogę to potrzebujesz kupić. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Oj, tak. Piękne ulepszenie. Chyba sporo paliwa zużywasz, co? Dobra. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, zobaczymy. Zdobujcie kanał i do następnego. Pa, pa.